tej mównicy zapraszam Krzysztofa Bosaka, który jest kandydatem Konfederacji w wyborach prezydenckich 2020 roku. Krzysztof Bosak! Dziękuję bardzo. Pozwólcie Państwo, że sprzątnę mównicę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to dla mnie ogromny zaszczyt. Chcę podziękować gorąco przede wszystkim wyborcom Konfederacji za to, że stworzyli tą wielką szansę, przed którą wszyscy stanęliśmy, odegrania swoich ról w tym dramacie, który wspólnie w tym trzecim, mówiąc językiem Grzegorza Brauna, w tym trzecim sezonie serialu, który wspólnie tutaj Państwu zafundowaliśmy, to znaczy w prawyborach Konfederacji. Bez tego poparcia, bez tej nadziei, która pojawiła się w sercach Polaków i dała nam wszystkim szansę najpierw otrzeć się o próg w wyborach do Europarlamentu, później przeskoczyć próg w wyborach do Sejmu i w tej chwili przygotowywać się do startu w wyborach prezydenckich, oczywiście nie byłoby nas tutaj, nie byłoby tej sceny, nie byłoby tego całego wydarzenia, więc w pierwszej kolejności te podziękowania właśnie należą się po prostu naszym wyborcom, naszym sympatykom, którzy nas wspierali. W drugiej kolejności chcę oczywiście podziękować wszystkim moim kontrkandydatom. Kiedy zastanawialiśmy się wiele miesięcy temu, jak wyłonić kandydata na prezydenta Konfederacji i zaczęliśmy nieśmiało myśleć o prawyborach, nikt z nas w najśmielszych snach nie przewidywał, że aż taki uda nam się zafundować proces, w którym odwiedzimy tyle miast, w którym będzie tyle spotkań, w którym poruszymy tyle osób. Więc tutaj chciałbym po kolei bardzo serdecznie podziękować Pawłowi Skuteckiemu, Krzysztofowi Tołwińskiemu, Magdalenie Ziętek-Wielomskiej, Jackowi Wilkowi, Januszowi Korwin-Mikkemu, Konradowi Berkowiczowi, Arturowi Dziamborowi i Grzegorzowi Braunowi. To był dla mnie zaszczyt rywalizować w tych prawyborach z takimi postaciami. Te brawa należą się Państwu. Może zapraszam na scenę i jeszcze oklaszczmy wszystkich naszych liderów, bo jesteśmy jedną drużyną. Jesteśmy jedną drużyną Konfederacji. Zapraszam jeszcze kontrkandydatów wszystkich na scenę. Jeszcze raz gorące podziękowania. Jeszcze raz to podkreślę, że dla mnie jako
polityka no już średniego pokolenia. Zaszczytem było stanąć do takiego konkursu wyborczego z osobami, które tak wiele lat są na scenie. Ja pamiętam jeszcze prawybory prezydenckie w moim liceum. Jedną z osób, która w nich miała zawsze dobre wyniki, był pan Janusz Korwin-Mikke. Także tutaj rzeczywiście myślę, że to było wspólne nasze doświadczenie dla tych właśnie kandydatów 30-letnich w tych wyborach, że naprawdę udało nam się stworzyć coś wyjątkowego, udało się państwu stworzyć coś wyjątkowego, będąc z nami w tym całym procesie i angażując się w to wszystko. Wielu polityków szeptało to po cichu, jak wychodzili ze studiów telewizyjnych, że prawybory Konfederacji to jest nowa jakość. Myślę, że dzisiaj także na tym wydarzeniu wszyscy to zobaczyli. Konfederacja tworzy nowy standard uprawiania polityki w Polsce. Standard cywilizowany, standard oparty na dyskusji, standard oparty na partycypacji obywateli, standard otwarty, przejrzysty, doskonale zorganizowany. Gratulacje też dla naszej Komisji Prawyborczej i wszystkich komisji regionalnych. Chcę też podkreślić to, że tak jak tutaj staliśmy, jesteśmy jedną drużyną Konfederacji i mimo, że każdy z nas wywodzi się z jakiegoś środowiska i to bardzo dobrze, bo nie może być inaczej. Ludzie, którzy nie funkcjonują w zorganizowanych środowiskach, nie potrafią później odgrywać ról, do jakich my tutaj jesteśmy przygotowywani. Natomiast mimo, że każdy z nas wywodzi się ze swojego środowiska, wszyscy w miarę upływu tych kolejnych weekendów prawyborczych dojrzewaliśmy do tej świadomości, że niezależnie kto z nas wygra, to oczywiście będzie reprezentował wszystkich. I chcę to bardzo wyraźnie podkreślić. Chcę wymienić te środowiska, które składają się na Konfederację i którym wypada oddać sprawiedliwość za ten wkład pracy, za ten wkład wysiłku, zaangażowania i emocji, które dodały od siebie, a więc zacznę od środowisk, które Grzegorz Braun tutaj w Konfederację wprowadza. To są konserwatyści, to są tradycjonaliści, tradycyjni katolicy, zaangażowani ludzie w ruchy pro-life, to są wolnościowcy, to są monarchiści. Panie Grzegorzu, dziękujemy za przyciąganie tych ludzi do Konfederacji. Jest oczywiście wspaniały, silny blok ludzi, których przez lata organizował, przekonywał i ciągnął na kolejne bitwy polityczne pan prezes Janusz Korwin-Mikke, a więc mam na myśli konserwatywnych liberałów, klasycznych liberałów, libertarian, monarchistów wolnościowych i wszystkie inne grupy ludzi, którzy z tymi nurtami wolnościowego myślenia się identyfikują. Miałem okazję współpracować przez lata, blisko się poznać i towarzysko, i intelektualnie. Dawałem na wielu zjazdach lokalnych przykład, że kiedy w najgorszych czasach rządów Platformy Obywatelskiej prowadziliśmy wspólny klub w Warszawie, ja w środowisku narodowym byłem zwolennikiem tego, żebyśmy w naszym biurze gościli Instytut Misesa. Więc może czasem w pewnych rzeczach się różnimy, ale jest i zawsze między nami była nić sympatii. I to jest najważniejsze przy współpracy. Bez nici sympatii nie da się budować współpracy. Mimo pewnych różnic współpracę budować zawsze się da. Roman Dmowski powiedział kiedyś taką myśl, którą tu zacytuję. Kto myśli na komendę, nie myśli wcale. My jesteśmy ludźmi myślącymi na własny rachunek i w wyniku własnych kalkulacji, własnych przemyśleń dochodziliśmy przez lata do wniosków, że trzeba razem współpracować. Dzisiaj te wnioski doprowadziły nas tutaj, na tą jedną salę, wspólnie do parlamentu i wspólnie w kolejne kampanie, w których wierzę w to, że czekają nas zwycięstwa. Trzecim filarem Konfederacji, który musi być dobrze i godnie reprezentowany i w kampanii prezydenckiej i w każdej sytuacji, w której jesteśmy, to są różne organizacje lokalne, organizacje obywatelskie, organizacje rodzicielskie, organizacje zaangażowanych obywateli, którzy są skoncentrowani na różnych konkretnych tematach i widzą w Konfederacji, że ktoś ich słucha, że nie są ignorowani. Paweł Skutecki tutaj mnóstwo ludzi wprowadzał na scenę, którzy właśnie mają to przeświadczenie, że w dużych partiach nikt ich nie chce słuchać, że są ignorowani. My tutaj w Konfederacji tworzymy zupełnie osobną kulturę polityczną opartą właśnie na tym, że nie ma dla nas grup, które są za słabe, żeby się do nas dopchać. Nie ma dla nas ludzi, którzy mają problemy zbyt mało istotne. Przez Pawła Skuteckiego tacy ludzie byli wprowadzani wręcz na scenę pomiędzy mówców, którzy mają kandydować na prezydenta kraju.
I czwarte środowisko, oczywiście moje macierzyste, którego nie mogę pominąć. Środowisko narodowe, które przyciąga patriotów różnych nurtów, narodowców, narodowych demokratów, narodowych monarchistów, narodowych radykałów. Też mamy swoje wewnętrzne podziały. To, co łączy te środowiska, to wspólna droga, jaką przeszliśmy. Proszę Państwa, jeżeli ktoś z nas chciałby pójść drogą politycznego oportunizmu, to miał do tego bardzo wiele szans. Ja 12 lat byłem poza parlamentem. Nie dlatego, że nie miałem żadnych propozycji, ale dlatego, że wierzyłem, że nadejdzie taki dzień, kiedy z ludźmi o podobnych poglądach ideowych, o bliskich przekonaniach, o bliskiej wrażliwości, będziemy tworzyć wspólny projekt niepoprawny politycznie. Te moje marzenia się ziściły i to są marzenia, które wyrażało też wiele osób, które spotykałem na naszych zjazdach wojewódzkich. Jeden z działaczy Młodzieży Wszechpolskiej z mojego pokolenia, który był również członkiem Unii Polityki Realnej w tym samym czasie, podszedł na zjeździe w Łodzi i powiedział: moje marzenia się spełniły, że połączyliście siły. Dla takich ludzi, między innymi, chcę kandydować po to, żeby pokazać im, że te nadzieje, te marzenia, które tak wiele osób przez tak wiele lat wyrażało, także wtedy, kiedy byłem przez internet namawiany, żebym się zapisał do KNP, że te marzenia o połączeniu sił i pewnej skuteczności w polityce, którą damy środowiskom ideowym, one są możliwe do spełnienia i my już zaczęliśmy je spełniać i kampania prezydencka jest po prostu kolejnym tego etapem. Szanowni Państwo, te nasze marzenia opierają się oczywiście na pewnej wspólnej wizji, o której my bez końca nieustannie dyskutujemy i to jest wspólne doświadczenie naszych środowisk. Jesteśmy środowiskami rozdyskutowanymi, jesteśmy środowiskami ludzi myślących krytycznie, jesteśmy środowiskami ludzi myślących, czytających, spierających się, precyzujących swoje poglądy w różnych sprawach. Natomiast są wartości, które nas łączą. Pamiętam sytuację, kiedy usiedliśmy wspólnie w sztabie z przywództwem naszych partii politycznych przed wyborami do Europarlamentu. Nie pamiętam, czy to był luty, czy to był marzec, w każdym razie to było jeszcze wcześnie. I stwierdziliśmy, że żeby sformułować wspólny przekaz, musimy najpierw ustalić, co nas łączy. I były osoby przy stole, które wyraziły sceptycyzm, ale zaczęliśmy od wpisania jednego hasła na tablicę. I trwało to około godziny. Ostatecznie zapisaliśmy prawie całą tablicę i na koniec musieliśmy gąbką wymazać tylko dwa hasła, co do których stwierdziliśmy, że wymarzymy je nie dlatego, że się co do nich nie zgadzamy, tylko że są zbyt wieloznaczne, więc moglibyśmy się niepotrzebnie pospierać. Także proszę Państwa, jest bardzo, bardzo wiele rzeczy, które nas łączy. To jest taki, powiedziałbym, kościec kultury polskiej, dobrej polskiej kultury, a więc przede wszystkim i na pierwszym miejscu zawsze patriotyzm. To, że się spotykaliśmy od pierwszego Marszu Niepodległości, w którym pamiętam doskonale, jak w muszce i w szaliku szedł z nami i w kapeluszu pan prezes, jak szedł Robert Winnicki, który to organizował, jak dołączali do nas inni liderzy. To było wydarzenie, na którym się spotykaliśmy być może po raz pierwszy, nie licząc wcześniej manifestacji przeciwko traktatowi lizbońskiemu, który, jak powiedziałem w Szczecinie i wszyscy tutaj się zgodzili, żaden z nas, niezależnie kto by wygrał wybory, żaden z nas nie podpisałby traktatu lizbońskiego. Obok patriotyzmu oczywiście łączy nas konserwatyzm. Konserwatyzm, który był tutaj wyrażony, także z tej sceny, te słowa o kontrrewolucji, te słowa pani Magdaleny Ziętek-Wielomskiej, te pobrzmiewające we wszystkich naszych przemówieniach przywiązanie do tradycyjnych wartości, a także ta dynamika, którą mamy w sercu, to, że my jesteśmy zawsze gotowi do konfrontacji ideowej z lewicą. My nie damy sobie narzucić poprawności politycznej. I proszę Państwa, to wynika nie z jakichś głębokich ideologicznych przekonań. Nie trzeba być człowiekiem super wykształconym we wszystkich szkołach ideowych. Wystarczy zachować trzecią wartość, którą tu chcę wspomnieć. Zdrowy rozsądek, proszę Państwa. Dziś żyjemy w takich dziwnych czasach, że pomruki wariactwa, do którego dochodzi w świecie zachodnim, dopiero do nas docierają przez internet. Wczoraj przeczytałem, że projekt tworzony przez ludzi, którzy być może są na tej sali, a mianowicie projekt medialny, wolnościowy, wolnościowo-konserwatywno-narodowy na rynku francuskim, zdemaskowany w ostatnich dniach przez panią komisarz europejską i przez media opiniotwórcze establishmentowe,
Dziś przeczytałem, że ten projekt został zbanowany. Zbanowany przez Twitter. Okazuje się, że polscy inwestorzy nie mogą wejść na rynek francuski ze swoim projektem wolnościowo-ideowo-patriotycznym w języku francuskim robionym dla Francuzów, bo to, co w Polsce się mieści w granicach wolności słowa, to już się nie mieści we Francji. Proszę Państwa, ta fala idzie do nas i my, zachowując zdrowy rozsądek, jesteśmy gotowi do walki o swoją wolność, a nie do dopasowywania się do tego, co jest nam narzucane z zagranicy. Nie ma tych wszystkich wartości, o których mówię, bez solidnego fundamentu, na którym wszyscy się opieramy. I kiedy spotykaliśmy się w Konfederacji, też o tym rozmawialiśmy, że różnie można te nasze wartości rozumieć. Dlatego potrzeba jest oprzeć je na jakimś wspólnym fundamencie. I dla nas, jako dla przedstawicieli polskiej prawicy, jest to fundament etyki chrześcijańskiej. Jest to fundament, na którym opieramy swoje rozumienie wartości konserwatywnych, swoją motywację do bycia polskimi patriotami i poświęcania swoich prywatnych spraw na rzecz ojczyzny. Swoje rozumienie także tego, co jest zdrowym rozsądkiem, bo nawet zdrowy rozsądek znika tam, gdzie następuje oderwanie od wartości chrześcijańskich. Tym, co nas też połączyło i łączy w Konfederacji, jest przywiązanie do wartości tak ważnej dla każdego Polaka, który chce zachować swoją wolność, a mianowicie dla wolności gospodarczej. Wolność gospodarcza jest tym i własność prywatna jest tym, co pozwala zachować wolność człowiekowi, a jeżeli społeczeństwo złożone jest z wolnych ludzi, to naród jest silny. To zawsze była filozofia narodowych demokratów. Jeżeli ktoś uważnie i wnikliwie przeczyta Romana Dmowskiego, to wykształcanie polskiej własności, wykształcanie polskiego udziału w sektorze przedsiębiorstw, wykształcanie polskiego udziału w handlu, oparcie życia narodowego na silnych podstawach gospodarczych było oczywistym ideałem przyświecającym polskiemu ruchowi narodowemu i w czasie zaborów, i w dwudziestoleciu międzywojennym. Krytyka rządów sanacyjnych była to krytyka nadmiernego etatyzmu. Krytyka pewnego rozbuchanego państwa jest również tym, co nas łączy. Narodowcy nie chcą, żeby naród był przybudówką do biurokracji państwowej. Narodowcy chcą narodu silnego, narodu wolnych ludzi. Narodowcy chcą także silnego państwa i to nas łączy z konserwatystami, z tradycjonalistami, z konserwatywnymi liberałami, z klasycznymi liberałami, a silne państwo to nigdy nie jest państwo zadłużone. Obecny rząd, obecna partia rządząca bardzo mocno krytykowała Platformę Obywatelską za zadłużanie państwa. Nie wiem, czy ktoś z Państwa jeszcze pamięta, jak mocno był krytykowany minister Rostowski. Był krytykowany słusznie. Czy zmieniła się polityka po tym, jak przejęli władzę? Absolutnie nie. W czasach dobrej koniunktury nasze państwo nieustannie jest zadłużane. Staje się państwem coraz bardziej zależnym od kaprysów, ośrodków finansowych, które mogą podjąć decyzję, czy kredytujemy polski rząd, czy wstrzymujemy kupno obligacji. To nie jest recepta na państwo niepodległe. To jest recepta na państwo coraz głębiej uzależnione od międzynarodowych ośrodków władzy i wpływu. To jest zaprzeczenie polskiej niepodległości. Nasza niepodległość, tak samo jak oddawana, cięta na plasterki i oddawana do Brukseli. Tak samo na polu gospodarczym jest cięta na plasterki i oddawana na forum międzynarodowe. Jeżeli chcemy być ludźmi wolnymi, jeżeli chcemy móc się postawić, to musimy akcentować również, że zdrowe państwo to państwo, które ma finanse zrównoważone, które się nie zadłuża, które nie jest po prostu państwem rządzonym niegospodarnie. I ten etos gospodarności zawsze był, jest, będzie i musi być obecny we wszystkich naszych środowiskach. Chcę wspomnieć także o tym, co wszyscy, sądzę, przeżywaliśmy, uczestnicząc w marszach niepodległości, a mianowicie o takim wspólnotowym doświadczeniu dumy narodowej, o przeżyciu
bycia w dużej grupie ludzi, którzy nie wstydzą się swojego patriotyzmu, nie wstydzą się swojej polskości, nie wstydzą się swojej tożsamości. Nie uważają, że podkreślanie tego, że bycie patriotą, że manifestowanie tego jest w jakimś sensie obciachowym. Przez lata media głównego nurtu robiły nam regularne pranie mózgu. Próbowały nam wyperswadować dumę narodową, zawstydzić nas, że jesteśmy Polakami, odebrać nam pamięć o tym, co w naszej historii było wielkie, odebrać nam pamięć o sukcesach, przedstawić nam, że walka Polaków o niepodległość, o wolność, o zachowanie swojej wiary, języka, kultury, to była jakaś walka pełna beznadziejnych poświęceń, tak naprawdę może nieracjonalna. Marsze Niepodległości pokazały całej ogromnej rzeszy młodych Polaków, bo myślę, że bez szwanku dla prawdy można naprawdę liczyć, że ponad 1 000 000 ludzi przewinęło się przez Marsze Niepodległości. Pokazały, że jesteśmy w stanie przeżywać dumę narodową i więź narodową w sposób godny, w sposób wolny, niezależnie czy policja, czy rząd nam to utrudnia, czy nie. Jesteśmy w stanie to robić, bo po prostu taka jest nasza wola narodowa. I z tej dumy narodowej może wynikać trwałe dążenie do niepodległości, do odzyskania tej części niepodległości, którą oddaliśmy Unii Europejskiej. A tylko w społeczeństwie złożonym właśnie z ludzi wolnych, właśnie z ludzi dumnych, właśnie z ludzi, którzy są świadomi, że chcą zachować swoją suwerenność, swoją niepodległość, swoją niezależność, tylko w takim społeczeństwie może wykształcić się wartość, którą wpisaliśmy w naszej nazwie Konfederacji na pierwszym miejscu i nieprzypadkowo. To znaczy tylko w takim społeczeństwie może się wykształcić wolność. Wolność nie jako postulat, ale wolność jako stan, w którym my wszyscy żyjemy i realizujemy swoje życiowe dążenia w sposób taki, iż jesteśmy po prostu z tego życia zadowoleni, że nie musimy się nieustannie zmagać z przeciwnościami, nie musimy żyć w takim stanie, że każda rzecz, którą zamierzymy, zaraz się okazuje rodzić problemy prawne. Zaraz się okazuje, że wszyscy urzędnicy są przeciwko nam, media przeciwko nam, ośrodki zagraniczne przeciwko nam, że się musimy nieustannie tłumaczyć z tego, że chcemy być Polakami. Taka wolność pozwala zbudować dobry etos obywatelski. I proszę Państwa, to słowo etos obywatelski, ten termin, to jest termin, którym chciałem zakończyć to przemówienie, bo uważam, że ono najlepiej podsumowuje prawybory Konfederacji. Prawybory Konfederacji pozwoliły pokazać, że prawdziwe społeczeństwo obywatelskie rodzi się zupełnie gdzie indziej niż chciałaby Gazeta Wyborcza. Zdaniem samozwańczych sterników naszej świadomości społecznej, społeczeństwo obywatelskie miało się zrodzić wśród działaczy organizacji pozarządowych, sztucznie hodowanych przez lata za pieniądze pana Sorosza wokół Fundacji Batorego. Oni tam nawet powołali specjalną organizację pozarządową, która zajmuje się tylko zakładaniem innych organizacji pozarządowych i szkoleniem ich kadr. W ten sposób udało im się dzięki odziedziczonym wpływom, także częściowo w instytucjach po komunizmie, bardzo dużo swoich elit wykreować, zająć bardzo dużo strategicznych pozycji w naszym społeczeństwie. Natomiast nie udała im się jedna rzecz. Nie udało im się uzyskanie wiarygodności wśród szerokich mas polskiego społeczeństwa. Prawybory Konfederacji, to poruszenie społeczne, które wyniosło Konfederację do Sejmu i wynosi na wyższy poziom sondażowy. Marsze Niepodległości, różne inne spontaniczne zgromadzenia, które Państwo przez lata organizujecie. To wszystko pokazuje, że nasz naród, szukając swojej elity, szuka jej zupełnie gdzie indziej niż chcieliby ci, którzy próbowali nasze życie zaprogramować na te tory tak zwanego postępu w rozumieniu zachodnioeuropejskim. I tutaj my przychodzimy ze swoją propozycją prawdziwego etosu obywatelskiego, prawdziwej dobrej samoorganizacji społecznej, dobrej inicjatywy, dobrej kultury dyskusji, dobrej kultury politycznej. Zapraszamy wszystkich Polaków, którzy jeszcze naszego swojego zaufania nie powierzyli nam, zapraszamy do dołączenia do tej wspólnej przygody, bo jeżeli ktoś ogląda tą transmisję przez internet, jeżeli ktoś przyjrzy się, co wspólnie zrobiliśmy, to widzi, że to jest wspólna przygoda. Nikt z nas do ostatniej rundy nie wiedział, kto wygra prawybory Konfederacji. Nic tutaj nie było udawane, jak w innych partiach. Wszystko jest naprawdę. Ta decyzja, że ja w tym miejscu stoję, choć mógł stać równie dobrze Artur Dziambor, choć mógł stać równie dobrze Grzegorz Braun, bo wiedzieliśmy przez ostatnie rundy i przez ostatnie tygodnie, że mieliśmy tak naprawdę bardzo, bardzo wyrównane szanse, to była Państwa decyzja. Wspólnie ją podjęliśmy,
Wspólnie teraz idziemy dalej i zapraszamy do tej wspólnej przygody, którą wspólnie tworzymy wielu Polaków, po to, żeby dać im nadzieję na prawdziwe zmiany w Polsce, na zupełnie inną jakość polityczną niż to, co robią partie kartelu finansowanych z budżetu partii parlamentarnych. Chcę to podkreślić, że czuję na sobie ogromną odpowiedzialność za tą misję, którą Państwo mi powierzyliście. Zrobię wszystko, żeby z tej misji wywiązać się jak najlepiej. Zrobię wszystko, żeby wszystkie części Konfederacji były jak najbardziej zadowolone, jak tylko to jest w naszych wspólnych możliwościach. Bardzo liczę na współpracę ze wszystkimi, którzy z nami tutaj są, tymi, którzy pozostali w naszych miastach i którzy będą współtworzyć tę kampanię prezydencką. Wiecie Państwo, że nie mamy finansowania budżetowego i że będziemy prawdopodobnie blokowani medialnie po to, żebyśmy za bardzo nie wzrośli, a więc docierajmy tak, jak to robimy zawsze i zróbmy naprawdę kampanię, która będzie największym zaskoczeniem w tym sezonie politycznym. Wygrajmy pierwszą turę wyborów prezydenckich. Dziękuję bardzo. Konfederacja, wolność i niepodległość.